Hej! Przygotowałem dla ciebie coś, co ci się spodoba. Zobacz. Dobrze. Autonomous Sensory Meridian Response. Samoistna odpowiedź meridianów czuciowych. Cóż to takiego, redaktorze? To jest tak zwany w skrócie i powszechnie znany ASMR. Mm-hmm. Czyli zjawisko nazywane przez niektórych... Przepraszam, bekam sobie. Mm-hmm. To było bekanie, czy komunikowanie się z delfinami? O, gdybym ja tylko mógł z delfinem porozmawiać. Wybrałbym się wtedy na Maldiwy. Dobrze. Właśnie, ASMR, który jest tematem naszego dzisiejszego odcinka. Nazywany przez niektórych orgazmem mózgu. Serio? Ktoś tak to nazwał? Niektórzy tak to nazwali. Tak. Okej. Okay. To bardzo jaki mam problem z tym zjawiskiem? Że mam wrażenie, że często jak się go tłumaczy, to i tak na koniec nie wiadomo, o co chodzi. Więc chciałbym rozpocząć kolejny segment. To jest segment, który się być może będzie pojawiał stale. Wow. Uwaga. Wytłumacz to swojemu pra dziadkowi z XIX wieku. Jak mi się podoba. Nie wiem, wymyśliłem go w tym momencie ten segment. Naprawdę? Ale, serio. Ale uważam, że to jest najlepsza metoda. Proszę, redaktorze, masz przed sobą XIX-wiecznego twojego pra dziadka. On nic nie wie o ASMR, a chciałby wiedzieć. Wytłumacz mu to. Dobra, ale potrzebuję jakby lekkiego jeszcze wprowadzenia. Ten dziadek jest rolnikiem. Ja jestem rolnikiem i oram pole moją żoną, bo jeszcze nie wymyśliliśmy praw kobiet i praw człowieka. Wiem, że intuicyjnie czuję, że robię źle, ale nie mam pługa. I jesteśmy bardzo biedną, rolniczą rodziną. O, jak ci miło widzieć na naszej wsi. O czym chcesz mi powiedzieć? To jest wstęp, o który ci chodziło? Jest lepsze niż myślałem. Dziadku, po pierwsze, wiem już skąd mam tak anielski głos. Stop! Cieszę się też, że nasz język na przestrzeni paruset lat nie zmienił się na tyle, byśmy mogli się dalej bez problemu komunikować. O ciupinkę tylko, tak. Tak. Mam nadzieję, że babcia odpoczywa. Tak, naorała się strasznie, teraz będzie leżała przez długi czas. Pozwolę jej wypocząć przez długie pół godziny, zanim wrócimy do orania. Dziadku, chciałem się ciebie zapytać. Prowadzę badania, ja jestem z tej katedry. Co? To są jakieś warzywa? Nie jestem. Badania? Nie jestem baco. To są jakieś warzywa? Nie. Co prowadzisz? Dziadygo kochany. Czy ty się dobrze prowadzisz w ogóle w dusiu? No, oczywiście. Co ty chcesz mi powiedzieć? Chcę ci powiedzieć, dziadku. Chciałem cię zapytać, ponieważ prowadzę te badania i potrzebuję informacji, potrzebuję wiedzieć więcej. Dziadku, czy przeżyłeś kiedyś taką chwilę, kiedy grzebałeś sobie fragmentem słomy? Znasz słomę, prawda? Słomę znam dużo, mam jej w butach. Gdy sobie grzebałeś słomką w uszku, miałeś taki moment, takie chrapku po uszku drapku? Tak! Powiedz, dziadku, czy to nie było dla ciebie przyjemne wtedy? Nie! Czyli raczej takie nieprzyjemne. A czy coś ci kiedyś, dziadeczku, smyrało? Kolega! Co ty chcesz mi powiedzieć, Wrusiu? Po coś przybył z przyszłości? Ja się chciałem tylko... Cholera... Nie umiałbym tego wytłumaczyć pradziadkowi chyba. No tak, pradziadek nie zna koncepcji słuchawek. Nie. Wytłumaczyłbyś mu to. Pomyśl o tym w takim czymś, że stanąłbyś za nim. Poczekaj chwilę. Great success! Wytłumacz to swojemu pradziadkowi. Witaj, Wnusiu. O, bardzo się cieszę, że przyszedłeś do mnie. A co cię tu sprowadza do nas? Pradziadku, chcę ci opowiedzieć o czymś naprawdę niesamowitym. Co? Pradziadku, chcę ci opowiedzieć o czymś zupełnie niesamowitym z moich czasów. Janeczku, ja nie mam teraz... Czasu?
daj mi dosłownie 5 minut i wytłumaczę ci coś bardzo, bardzo ciekawego. Dobrze, mam mnóstwo czasu. Przed chwilą nie miałeś w ogóle czasu. A? Nie miałeś przed chwileczką w ogóle czasu, teraz już go nagle... Dobra, nie mam w ogóle czasu. Możesz mi dać 5 minut? Mam bardzo dużo czasu. Dobrze. Janek, a jak z tą Baśką u ciebie? Dziadek mnie myli z jakimiś innymi osobami, ale to teraz nie ma w tym momencie większego znaczenia. Chodzi, dziadku, o jedną rzecz. Wyobraź sobie taką sytuację. Podchodzę do ciebie od tyłu, a następnie szepczę ci do ucha, różne rzeczy. Podchodzę z jednej strony, podchodzę z drugiej strony, troszkę pomlaszczę. No pytanie, ale dziadku... czekam, aż ty coś powiesz, a ty mówisz i nic nie mówisz. No i teraz jest pytanie, dziadku, czy tego typu dźwięki, które usłyszałeś... Tak, czy były słyszałem, jednak słyszałem. Czy były dla ciebie one przyjemne? Tak. O, to ciekawe. Mnie nawet tak... zamrowiło mnie. Gdzie cię zamrowiło, dziadku? W... I to jest właśnie, dziadku, ASMR. Widzisz? Teraz rozumiem! Great success! Uznajmy, że wszyscy wiemy, o co chodzi w ASMR. Różne dziwne dźwięki podawane przez mikrofon nastawiony na wysoką czułość. Tego już dziadek by nie zrozumiał, ale chodzi o doświadczanie dźwięków pełną gębą, pełnym mózgiem. I teraz tak. Czy ty, Dawid, redaktorze Podsiadło? Przepraszam. Oczywiście. Jesteś użytkownikiem ASMR? Jestem zaznajomiony z koncepcją. Natomiast, jeżeli miałby być szczery, nigdy nie korzystałem z tego w takim sensie praktycznym, w sensie codziennym. Dla mnie ASMR istnieje jako instytucja, jako jakiś pomysł, istnieje jako gałąź branży, przede wszystkim po prostu branży wirtualnej. Na pewno tak, nie odmawiam im istnienia, a broń Boże, bynajmniej. Po prostu ja się cieszę, że to jest, natomiast sam nie korzystam z tego. To tak jak, prawda, no, pierwsze z brzegu, co mi przychodzi na myśl, to na przykład książki. Na przykład, bardzo dziękuję za ten przykład. Że są gdzieś tam. Tak, gdzieś tam ktoś kiedyś coś napisał, gdzieś to tam leży, nawet podobał mi się wala kurze, ale żebym ja korzystał, to niespecjalnie. Albo na przykład, jakieś takie drugie z brzegu, to na przykład kondomy. też podobno to jest, podobno to się nawet cieszę popularnością, są jakieś smaki, są jakieś... karbowane, niekarbowane, wypustki, takie, no różne takie. Ja to się nie lubię, bo ale się, trudno się przełykać. Ja to po prostu lubię, jak jadę sobie do Brukseli i tam różni są przedstawiciele różnych delegacji politycznych, jadą sobie i my się spotykamy u takiego pana. Czyli tak. Ja wiem, że ASMR istnieje, tak. Nie korzystam z niego, ale być może po dzisiejszym spotkaniu, kiedy poznamy tę dziedzinę rozrywki i przyjemności bliżej, może się skuszę, może sobie poeksperymentuję. Może, zobaczymy. Mam wśród znajomych kogoś, kto korzystał z tego regularnie, z tego co wiem. Kogo? Autorkę wielu książek i naczelną nauczycielkę języka angielskiego w naszym kraju. Gospodarkę. Domyślam się, że chodzi o Arlenę Witt. Tak. Zadzwonię do niej. Wow, naprawdę? No. Nie wiem, czy odbierze. Jak ty to zrobiłeś, że to dzwoni w Sławkach? Nie mam telefon. To mi dzwoni w Sławkach. No, ja rozumiem, dziadku, dziadku z przeszłości, że ty nie rozumiesz koncepcji, o co chodzi. Dzwonisz do Arlensona? No tak, tylko wyciągnąłem telefon, zadzwoniłem. Pomyślałem, że niech ona się wypowie. A ja właśnie o niej mówiłem. No wiem, no dlatego wyciągnę, jak zaczęła się o niej mówić, to wyciągnąłem telefon. O, karmi pierwsią chyba. Niestety, widzisz. O. Dzień dobry, tu Arlena Witt, nie mogę... Aj, dzień dobry, nie może odebrać. Ale ładny. A kto jej nagrywał skrzynkę? Ona sama? Sprytne. No tak, Arlena... Czy to tak da się tak zrobić? Ty jesteś takim geniuszem informatycznym? Ja jestem geniuszem informatycznym. Wow. Zrobiłem tak, że mówisz o Arlenie, ja dzwonię, ona nie odbiera, co prawda. Ej, to czekaj, mój tata. Rozumiem.
Momencik. Siema. Halo, hej. Cześć. Jesteś w tym momencie na antenie naszego małego podcastu, bo dodzwoniłem się do taty Dawida, tak? Do kogo się dodzwoniłeś? Do taty Dawida się dodzwoniłem, tak? No tak, to oczywiście, że tak. Okay. Jestem tatą Dawida, to chyba wszyscy wiedzą. Tata. Tato, bardzo mi miło. No, Dawid, ja czekam z obiadem na ciebie cały czas, bo zrobiłem kotlety, ubiłem je i rabki też ugotowałem i ciebie nie ma tutaj cały czas. Rabki? Ja bym chciał, żebyś jednak... Czy był? No rabki, no a to. Przecież ja wiem, że lubisz wsysać te łapki. Wszystko jedno. Bylebyś przyjechał, bo naprawdę wystygnie. I przywieź płyty, bo Bożena tutaj z klatki obok się też pytała, kiedy będą. Bo ona musi sobie w karą ułożyć posadzkę i nie ma już z czego, a te płyty podobno dobrze tam sklejają się w to miejsce. Dobrze, tato. Będę za 30 minut i wszystko przywiozę tak, jak mówisz. Nie, jestem bardzo szczęśliwy. Nie mogę się doczekać. Weźmiesz mnie w ramiona, jak kiedyś? No nie, tutaj nie rozpędzaj się. Dziękujemy ci, tato Dawida, będę dzwonił później, porozmawiamy jeszcze w sprawie tych pieniędzy i w sprawie tego wszystkiego, także bardzo uprzejmie dziękujemy, ściskamy gorąco, Dawid już zmierza. No, bardzo dziękuję, ja wychodzę, już się ubieram. Grzecznie. Dzięki. Bawcie się grzecznie w tej piwnicy, no. Pa. Widzisz, wszystko jest w tym programie, co chcesz. Zjecie razem rabki, dla państwa, którzy nie wiedzą, rabki, może powiesz państwu tylko, co to jest, zanim zaczniemy. Rabki to są kurze łapki. Które wy jecie? No, my jemy. Mm-hmm. Znaczy my jemy, potem gotujemy i jemy. I rabki. To jak wygląda proces jedzenia takiej rabki? Siecie te nie, łapki? Nie, no to nie jest szpik. Szpik się zsie, a... A nie kusiło cię, żeby kiedyś te z rabki też coś tak spróbować wyssać? Ale nie da się wyssać z rabek, bo z rabek wszystko jest przyklejone do kości i to od tych kości się po prostu odkleja, no tak jak na skrzydełku czy nóżce z kurczaka, tak samo na rabce. Są te ścięgienka, są te skóry, są kawałek mięsa, no tego mięsa tam dużo nie ma takiego, w sensie w jakim rozumiemy mięso, czyli takie mięśnie czy coś. Więc to jest głównie chrząstki, to są głównie właśnie ścięgienka, no i to jest bardzo bogate w kolagen. Zresztą jest taka ciekawa rzecz właśnie, że jak się ugotuje rabki, to one się zamieniają błyskawicznie w galaretę. Dlatego też tak popularną potrawą są nóżki w galarecie. No rozumiem, że też nie każdy żołądek jest w stanie to... Nie, ja myślę, że każdy. ...utrzymać. Natomiast no ja zachęcam. Zachęcam oczywiście, żeby w życiu kierować się wstrzemięźliwością od pokarmów mięsnych. Zwłaszcza od takich. No, zwłaszcza od po prostu wszystkich, które wymagają mordowania. Spociłem się, jestem spocony strasznie. Naprawdę? Na same słowa. Czyli ASMR działa. Ale myślę, że rabki by się fantastycznie nadawały do ASMR. Bo chodzi o to, żeby dźwięki były nietypowe, żeby dźwięki były niezwykłe. O, dużo tam jest takich, patrz. Tak, tam jest dużo bardzo takiego... Czegoś, czego ja do końca nie za bardzo za tym przepadam, bo to jest taki rodzaj szeptu. Mam tutaj nawet parę przykładów, dlatego ten komputer dzisiaj tutaj stoi, bo mamy coś takiego o na przykład tutaj, proszę bardzo, jest pani, która nazywa się Szepcząca w sieci. Wydaje się bardzo sympatyczną osobą i proszę, posłuchajmy. Piękne zęby. Przed przystąpieniem do zabiegu chciałabym zadać kilka pytań, jeśli można. Nie dam rady. Nie. Wow. Znaczy, moim zdaniem ona to robi fantastycznie, jest genialna, Szepcząca w sieci... Nie dam rady, k***a, już mi stary, ale aż mi oczy załzawiło. Dawid, ty jesz rabki, wytrzymasz i to. Słuchaj Szepczącej w sieci. Aby mieć pewność, że nie ma żadnych przeciwwskazań do jego wykonania, dla każdego nowego pacjenta zakładamy kartę. Dobrze, na chwileczkę przerwiemy. Powiem tak, ja chciałbym, żeby to też wybrzmiało na tym etapie, bo myślę, że i ja i ty podobnie myślimy, że my absolutnie nie mamy nic do osób, które robią ASMR, przynajmniej do niektórych z nich, bo do niektórych za chwileczkę przejdę, jednak coś mam. Okay. Natomiast na przykład pani Szepcząca w sieci wydaje się pierwszy komentarz z Arleny. O, proszę bardzo. Najbardziej lubię właśnie takie szeptane filmy. Poza tym bardzo podoba mi się twoja dykcja, to prawda. Szepcząca w sieci ma fantastyczną dykcję. Taka staranność jest niestety rzadka na polskim YouTubie. Wow. No, pięknie, wszystko w porządku. A za poprawną wymowę słowa Wołszar mocno szanuję. Pozdrawiam serdecznie, Arlena Witt, tak napisała. Okej. Wiesz, jak ja bym czytał ten wyraz? Jak?
Voiture. Voiture, a tak, bo tak się mówi, no, rzeczywiście. Zawsze się mylę. Natomiast, więc my nie mamy nic do takich osób. Nie zmienia to jednak faktu. Ja nie mam żadnego problemu. Że ja mam problem z samym zjawiskiem. Ja się czuję, jakby ktoś robił mi troszeczkę, nawet bym powiedział, fizyczną krzywdę. Mam jakiś taki rodzaj niepokoju, jak słucham takich materiałów. Ale poczekaj, chodzi ci o treść, czy to, że ktoś... Chodzi o sposób podania. Chodzi mi tylko o to, że niepokoi cię to, że ktoś decyduje się świadomie na robienie czegoś takiego? Nie. Myślę, rozumiesz, to jest tak, okay. Nie, no tak to jak jest, masz jak sprintera, dowolna... albo pływaka, albo lotnika, albo sprzedawcę chleba w piekarni, albo kucharza, albo malarza, albo taksówkarza, albo finansistę, albo brygadzistę. Tak samo masz też ludzi, którzy wykorzystują pewnego rodzaju techniki. Ale oczywiście, że tak. Ja nie mam nic do ich wyboru życiowego. Bardziej chodzi mi o to, że są takie rzeczy, moim zdaniem, w rzeczywistości, które osobno są fantastyczne, a w połączeniu są dramatem. Wiesz, weźmy na przykład jazdę samochodem i picie wina. Tak. Osobno? Świetne. Razem? Jeżdżenie po alkoholu? Dramat. I mam tutaj tak samo. Dźwięki? Zbyt czuły mikrofon? Razem? Nie do końca piję takiego podoba. Rozumiesz? No rozumiem, w takim razie być może nie jesteś odpowiednim odbiorcą ASMR. Jestem, myślę, że absolutnie nieodpowiednim odbiorcą, mimo że niektórzy mówią, żeby spróbować znaleźć swoją niszę ASMR. No właśnie, bo przecież może być tak, że... Bo ja widziałem takie ASMR-y, które na samą myśl o nich... Mamy chyba przykład takiego czegoś. Jeśli mogę, jeśli redaktorze podsiadło... nie wiem, czy trafię, oczywiście. Nie mam pojęcia, czy trafię. Mam tutaj parę różnych przykładów przeróżnych osób. Już, oczywiście. O, to jest jedna z moich ulubienic. Proszę bardzo. Adekwatne ASMR, po polsku się nazywa jej kanał. Proszę bardzo, usłyszmy. Szanowna pani, proszę bardzo. Prosimy materiał. Skorpo prześmieszne. To jest jakaś szamanka. I ona to robi przez 20 minut z różnymi przedmiotami. O, no na przykład jej się spodobało, że znalazła taką trąbeczkę. I jest bardzo, bardzo... Nie, sobie idę trąbeczka! Posłuchajcie! Niezwykłe. Niezwykłe dla mnie doświadczenie. Redaktorze, zakochał się w pani. No i ona to robi 20 wiesz, minut. Wiesz, co to daje? Różnego rodzaju choroby. To daje... Wiesz, co to jest? Ja chyba zrozumiałem teraz esencję i jakby cel ASMR. Mhm. Wiesz, co to jest? Fakt, że jesteś w stanie otworzyć się na tego rodzaju przyjemność i relaks, to jest bardzo intymne przeżycie. Teraz to zrozumiałem, więc bardzo dużą częścią tej przyjemności, którą odczuwam słuchając na przykład tego fragmentu, jest to, że ja czuję się tak, jakbym był pod opieką tej osoby. Że ona, jeżeli ona jest w stanie sprawiać mi taką przyjemność, to znaczy, że ona musi być mi bliską osobą. To znaczy, że jesteśmy w intymnej relacji, w której ja ją dopuszczam do takiego momentu, gdzie jej szept, czyli coś bardzo prywatnego, mnie otula, daje mi poczucie bezpieczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa mi to daje. Naprawdę? Ten ASMR cały. Mówimy o tej pani... O, tu się dalej rozkręca pani. Jeśli to ci daje poczucie bezpieczeństwa, redaktorze... Nie, to mnie już. To mi się mniej podobało. To chyba muszę jeszcze raz zadzwonić do twojego ojca. To mi się mniej podobało. Początek był jakiś taki magiczny. Miałem wrażenie, że to jest jakaś taka pani szamanka, która rzuca zaklęcia. Wow.
Nadawałbyś się. Ja mam kanał ASMR-owy. I kurwa, załóżmy kanał ASMR-owy i róbmy to najbardziej nieudolnie na świecie. Na przykład... Cześć wszystkim słuchającym. Chciałbym wam dzisiaj sprzedać voucher na Grouponie. Doskonałe. Dobra, dajmy jeszcze szansę temu ASMR-owi. Ale już nie chcę tej pani, bo ona dobrze, ja wiem, creepy. Bo właśnie, ja kiedyś pamiętam, o tym rozmawiałem z Arleną i Arlena mi wtedy powiedziała i ja dlatego chciałem dzisiaj też, żebyśmy find porozmawiali. Find your private niche in ASMR. Tak, dokładnie tak powiedziała, z takim akcentem. I wtedy pomyślałem, okej, okay, no to jak mi się takie mlaskania ogólne... Nie podoba. Kakofonia dźwięków nie podoba, to jest bo na przykład... Kiedyś... Znałem koledze przy stole przez to, że mlaskał. Czyli ta nisza nie jest dla mnie. Dziękujemy za to świadectwo, redaktorze. To prawda, ale... No wiem. Czy uderzyłeś kiedyś lekarza? Nie. Okej, okay, podoba mi się ta odpowiedź. W związku z tym mam dla ciebie panią, która nazywa się... Drinkle? Wydaje mi się... Od razu powiem. Może na wyrost. Natomiast nie jestem pewien, że to jest prawdziwa doktorka. Możliwe, że ona nie jest prawdziwą doktorką. Dlatego... Wydaje mi się, że wypożyczyła ten strój. Dobrze, ale posłuchajmy, co ma do powiedzenia. Być może się mylę. Uwaga. Chodzi mi o to, że to jest inna nisza ASMR pod tytułem odgrywanie ról. Wiadomo jest, że prawdopodobnie ta pani nie ma wykształcenia medycznego, ponieważ odgrywa także inne role, przeróżne. Posłuchajmy tej kreacji. Nie podoba mi się. Doktor Queen. Tak. O, złe samopoczucie, rozumiem. I ogólne wyniki badań. Czemu zmieniłaś ucho, proszę pani? Bo tamto ucho nie było w stanie usłyszeć i udźwignąć tej prawdy na temat wyników badań. W porównaniu do pani, która bardzo dobrze rozumiała, moim zdaniem, o co chodzi w ASMR, tutaj ta pani szepcze do ucha. I teraz już rozumiem. Szept i ASMR to są dwie różne rzeczy. To nie jest szept. Tobie nie chodzi o szept. Szept to jest coś takiego. Cześć Radek. Cześć Dawid. A teraz ta sama scena w wykonaniu ASMR. Rozumiesz te różnice? Rozumiem. Tylko nawet chodzi mi o treść. W momencie, w którym pani znowu wydaje się być przyjemną osobą, słucham o problemach z tarczycą, to zastanawiam się, czy jestem w stanie się zrelaksować, leżąc z zamkniętymi oczami. Przyjacielu, no ale ten filmik ma 240 tysięcy wyświetleń, a poprzednie miały miliony, więc tak jakby widzisz. No jednak nie. A ten ma 500. Wow. No tu jest twoja ulubienica i oczywiście mamy jeszcze jeden gatunek pod tytułem przeróżne dziwne dźwięki, niekoniecznie mlaskanie. Okay. Posłuchajmy. Dla słuchaczy podcastu powiemy tylko, że mowa jest w tym momencie o sytuacji, w której jakimś rodzajem wałka? Tak, no taki wałek do rozmasowania na przykład mięśni albo do jakiś taki przyrząd gastronomiczny, wałkowana jest taki wycior, wiecie. Druciana gąbka do kuchni. Ale muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony, bo to brzmi, kurde, jak coś, co się... Jak deszcz smaży. Trochę. Trochę jak deszcz, ale też... Zobacz, jest tak w tym jakiś taki magmowy posmak, zobacz. Ale czy... Tak. Też mogłoby coś się całkiem palić. Ale deszcz. W ogóle ta technika, w sensie technologia, jakby w sensie ten krąg zainteresowań ASMR mógłby się bardzo przydać w produkcji dźwięku, na przykład przy filmach, żeby imitować różnego rodzaju absolutnie dźwięki. Absolutnie tak. Dobrze, to jest taka rzecz, mi się która podobało. Też by mi się podobała. Dlatego bardzo się cieszę, że ci się spodobała ta forma, dlatego że w tym momencie następuje nasz stały cykl.
eksperyment na Dawidzie na żywo! What? To teraz? To ja nawet nie wiedziałem, że dzisiaj takie coś mnie spotka. O to chodzi. Mamy tutaj tajemniczą skrzyneczkę i okulary, które uniemożliwią ci widzenie. Naprawdę? To są okulary wujka Radka, które, przez które można co prawda patrzeć, ale to się zakończy tragicznie, bo one mają jakieś minus 100 dioptrii, więc nie radzę patrzeć przez nie. Da się założyć? I, tak, da się, ja, ja zakładam. Szeroki załóż. Ryj. No spróbuj, spróbuj, za szeroką głowę. No spróbuj, zobacz, zobacz, zobacz. A jak się je popsuje? Nie popsujesz, spróbuj. A jak popsuje? Jak popsujesz, to będzie koniec polimatów i to będzie twoja wina. No właśnie. Proszę, proszę, tak... proszę, spróbuj, spróbuj, spróbuj. Zależy na tym, żebyś nie mógł patrzeć. I teraz zamknij oczy. Już od tej pory nie patrz. Tylko będę cię prosił, żebyś po prostu uczciwie zamykał oczy. Czy możemy się umówić tak, żebyś uczciwie zamykał oczy? Nie wiem, na ile mnie znasz, natomiast muszę powiedzieć, że ja jestem jedną z uczciwszych osób w takich kwestiach przynajmniej, jaką znam. Jak mówię, że mam zamknięte oczy, to mam zamknięte. Potwierdzam to, to stwierdzenie. Jak mówię, że nie jestem impostorem, to przez 90% razy nie jestem impostorem. Tak, ale jak chcesz kłamać, to kłamiesz jak ostatni diabeł. W każdym razie eksperyment na Dawidzie w naszym cyklu będzie polegał akurat tym razem na tym, że będą prezentowane ci przeróżne efekty dźwiękowe, przeróżne, przeróżne. I twoim zadaniem będzie, żebyś rozpoznał po pierwsze, o jakiego rodzaju przedmiocie, czynności czasami mówimy. Dobra. To jest pierwsza część. A druga, czy ona sprawia ci podobną przyjemność, jak tutaj nasza gąbeczka taka metalowa i ten wałeczek, dobrze? Dobra. Tutaj mam taki krąg rozmaitości. To może mi podgłośnisz, żebym miał lepsze, wiesz... To jest hopie na maksa już, wiesz? A, dobra. Ale nie, ja swojej słuchawki nie mam chyba na maksa. Masz na maksa. Tylko ty już po prostu głuszejesz. nie mam na maksa, mówię ci. Mam zamknięte oczy. Ja ci, jak ja mówię, że masz na maksa, to ty to masz na maksa. Będzie mi mówił, co ja mam na maksa, co ja nie mam na maksa. On tutaj wie, on to było, on onaczył, on to wszystko wie. On jest mądry, wchodzi tutaj. Jeszcze mogę sobie podgłośnić ja troszeczkę. O, przepraszam bardzo. Mamy telefon. Mamy. Halo, halo. Halo, pan dzwonił. A, redaktor Wit. Dzień dobry, pani redaktor. Siedzimy tutaj z panem redaktorem Podsiadło również. Dzień dobry, ja też słyszę Arlenę? Tak, tak. O, dzień dobry, pozdrawiam serdecznie obu panu. Miej zamknięte oczy. Mam zamknięte, debilu. Nie mów tak do Arleny. W każdym razie chodzi o to, że dzisiaj w odcinku tego programu, masz zamknięte oczy cały czas, Dawid? Mam nadzieję. Jest dzisiaj temat ASMR. ASMR. I my dzisiaj tutaj mocno go... no, naruszcie. Nawet widzieliśmy przed strony. Chwilą twój komentarz pod filmem jednym. Tak, 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 że powiedziała... No, jest to możliwe, ja czasami komentuję, tak. Pani szepcząca zrobiła taki odcinek, że jest w jakimś rodzaju tak, spa tak. I ty napisałaś, że, tak. Że dobrze wymówiła słowo voucher. Voucher. Takie tak, coś skomentowałaś. Tak. Ona dobrze wymówiła, ty nie. No, tutaj nie wiesz tego. W każdym razie... Natomiast jest tak, że wiesz co, mamy takie, na tym etapie wydaje mi się mieszane dość uczucia. Żadna z form ASMR nie, nie znaczy, przypadła nam do gustu. Pani spa mi się bardzo podobała, ja tutaj chciałem zaznaczyć. Przecież chwilą powiedziałeś, że twoja reakcja cielesna wskazywała... Nie, kochany, innego. To był, właśnie to było takie krępujące, bo mi się to bardzo podobało. Okej, okay, no dobrze. I wstydziłeś się powiedzieć. Znaczy, wstydziłem się, bo to poruszało jakieś takie u mnie też środki wręcz... Erotyczne. Naprawdę, tak. Wow. Ja to rozumiem. To znaczy, dla wielu osób to bywa na początku takie wstydliwe trochę, bo to się wydaje bardzo intymne no. I niektórzy nie potrafią tego odróżnić właśnie od jakichś tam sensualnych, erotycznych takich doznań. Tak u powiedziałem. Mnie akurat to jest oddzielne. Ale to może z czasem, jakbym się z tym oswoił, to też by się to jakoś wyprostowało, żebym wiedział, że to nie jest jakby stricte erotyczne doznanie, tylko też po prostu inny rodzaj przyjemności, nie? Tylko, że tak na pierwszy rzut wydaje mi się, że mój mózg to trochę afiliuje po prostu, jakby przypisuje do... nie, to znaczy afiliować, przepraszam. Potem cię wytłumaczę. Ale ja zrozumiałam akurat, tak się składa. Redaktor Wit, chodzi głównie też o to, że dzwonimy do ciebie jako do zwolenniczki. Właściwie w sumie ty teraz do nas dzwonisz, więc tak słucham? Tak, ale nie mogę rozmawiać. Nie mogę rozmawiać. I chcielibyśmy zrozumieć trochę lepiej właśnie
osoby, które raczą się tego typu materiałami, chcielibyśmy zapytać, cóż ciebie skłania do tego, żeby, tak jak sama wyraziłaś w filmie poświęconym temu zjawisku na swoim kanale, że prawie codziennie ci się zdarzało słuchać ASMR. Czyli dlaczego słucham, tak? Tak, można sparafrazować to pytanie. Redaktor zadał pytanie moim zdaniem w dość zrozumiały sposób. Zostawił tak zwaną, jeżeli jak to mówimy, adresat pauzę. Pytania, pauzę. Jeżeli adresat pytania nie jest pewien, jakie było pytanie, to znaczy, że nadawca pytania średnio sobie poradził z jego zadaniem. Ja też tak uważam, że brak komunikacji nie leży po stronie odbiorcy. Znaczy wina za brak komunikacji, nie, że po Ale tak, Arlenson, parafraza tego pytania brzmiałaby, dlaczego ty akurat słuchasz ASMR? Już wam odpowiadam, moi drodzy przyjaciele. Słucham, ponieważ sprawia mi to przyjemność i jest to odprężające. Zauważyłam też, że zupełnie inne mam wrażenia, słuchając tego typu filmów właśnie wieczorem przed zaśnięciem, a zupełnie inne, kiedy zdarza mi się czasem włączyć w ciągu dnia. Jakoś w ciągu dnia mi to w ogóle nie pasuje. Że jakby to nie jest czas na to. I myślę, że dlatego też w większości tych filmów twórcy czy twórczynie częściej witają się właśnie dobry wieczór. Mimo, że one pewnie nie nagrywają wcale w nocy, chociaż wiem, że wiele osób nagrywa w nocy, bo wtedy jest cisza i najbardziej sprzyjające warunki, ale rzeczywiście jakby te filmy mają służyć takiemu odprężeniu najczęściej przed snem. No i ja kiedy trafię na taki film, który bardzo dobrze na mnie działa, bo nie każdy działa, to włączam sobie go wiele, wiele, wiele razy, zanim w ogóle go wysłucham do końca, ponieważ najczęściej na nim zasypiam. Okay. Czyli to znaczy, że jest skuteczny. Jeżeli nie doszłam do końca filmu, to znaczy, że jest dobry. Fajnie. Redaktor Wit, bardzo dziękujemy za ten wkład bezcenny. Ale ja w ogóle cały czas mam zamknięte oczy, bo Radek był w trakcie przygotowania eksperymentu i kazał mi je zamknąć. Więc twój głos w ogóle działa na mnie tak super i jeszcze tak ciekawie opowiadasz o tym całym zjawisku, które dopiero poznaję, że tak się naprawdę wszystko. Bardzo przyjemnie. Moim zdaniem rozmowa z redaktor Wit to... Great success! I przyjemność. Chciałbym bardziej o przyjemność. Ogromna przyjemność. Dziękujemy. Bardzo ściskamy całą familię. Przytulamy do serduszka. Całuski mocne. Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie i faktura idzie pocztą. Dziękujemy bardzo, dziękujemy. Sam adres oczywiście, dziękujemy bardzo. Dziękuję, pozdrawiam. Pa, pa. Pa. I wracamy do naszego cyklu. Eksperyment na Dawidzie na żywo, ciąg dalszy. Proszę bardzo, uwaga, panie Dawidzie, będziemy tutaj... Przypomnę tylko zasady eksperymentu, różne przedmioty. Proszę o rozpoznawania. Z radiosłuchaczy również proszę o to samo. I informacje, czy się podoba, czy się nie podoba. Uwaga. Dobra. Numer jeden. Taka szczoteczka. O. Brawo. Rozpoznane. Jest to szczoteczka do słoików. Czy to cię relaksuje? Nie. Nie. Czyszczę cię. Jesteś moim słoikiem, który ma na imię Dawid. Dawid Słoik. O. Dawid Słoik. Tak do mnie mówili przez parę pierwszych lat mieszkania w stolicy. A, to dlatego. Dobrze, dobrze. Uwaga, jedziemy dalej. Rozumiem, że odgadnięte. Bardzo proszę. Gratulujemy. Pierwsza nie da się głośniej gratulacji. Tego dać, nie da się. Już będzie głośniej, już będzie głośniej. Bo dzięki temu, wiesz, możesz być oczywiście skuteczniejszy po prostu w tym, nie? Oczywiście. Uwaga. Druga teraz sprawa. Uwaga. I jeszcze raz. Kurwa, nie mam pojęcia. To coś jest... Jakby spadało coś w czymś, mokre, okrągłe, coś spada się, przylepia tak. Dobrze, to zanim ci powiem, co to jest, to czy to cię relaksuje? Kurde, za rzadko to się działo, żebym to mogło na mnie...
to mnie bardzo intrygowało, ale to się nie działo jakby w takim dużej częstotliwości, żebym ja mógł się w to wkręcić. To nie był jakiś taki trans, tylko to było tak, że czekałem na ten dźwięk. Kiedy to będzie? A jak już było, to się opłacało czekać? Jak było, to mi się podobało, no. Dobrze, teraz zobacz, co ci się podobało. Możesz otworzyć oczy. A czekaj, nie możesz, bo tutaj zobaczysz inne rzeczy. Aha, przepraszam. To był ketchup, który do takiego zwykłego po prostu jakiegoś słoiczka, mówiąc twoim językiem, do miseczki był wszczykiwany. Okej. Dobra. Teraz mam taką rzecz, która nie wiem, czy zadziała, ale spróbujmy. Też brzmi jak jakaś szczoteczka. Dobra, to nie zadziałało do końca tak, jak chciałem, dlatego że widziałem tą panią szamankę, o której mówiłeś, i ona wzięła taką rurkę. Jak przez nią dmuchała, to były takie śmieszne dźwięki, a to była po prostu zwykła, najzwyklejsza w świecie słomka, słomiana, żeby nie było, że zabiliśmy jakąś fokę na potrzeby tego odcinka. I to po prostu jest dmuchanie przez słomkę. Rozum? To było dmuchanie? To było dmuchanie. Dmuchanie. Dobrze, mam jeszcze tutaj dwa ostatnie. Ja kiedyś słyszałem dmuchanie i wydawało mi się, że to troszkę inaczej brzmi. No dobrze. Taki kącik, prawda, zwierzeń. Uwaga. I następny element. Tak jakby papier, zginanie papieru. O, blisko. Blisko, słoiczko moje, blisko. Książka? Wertowanie stron książki? Nie, ale mam wrażenie, że ty gnieciesz jakby bardziej papier, niż go przewracasz. O, uwaga. Przyjemny dźwięk? Nie. Okej. Okay. To były pieniądze. No, może nieprzyjemne, dlatego że to dwudziestki. I intuicyjnie jeszcze nie ma się po co schylać. Jak... Ja wiem, to nie są takie kwoty, którymi redaktor obraca. Jakby to był Zygmunt Stary, powiem tak, jakby to był Zygmunt Stary, to nie miałbym wątpliwości. Po prostu się lepiej znacie. Ale jak ty mi, kurwa, z Chrobrym wyskakujesz... To prawda, to był Chrobry. I uwaga, mamy ostatni ASMR. Nie chcę otwierać oczu teraz. No jesteś ubijany jest ewidentnie. Cóż to jest? Coś, co ma jakąś wilgotną strukturę, moim zdaniem. Bardzo wilgotna struktura. Tak jakbyś jakiś dżem? Nie, coś silniejszego, coś bardziej zbitego, gęstego. No fu. Możesz otworzyć oczy. Szynka parmeńska to była. Okej. Okay. To była szynka parmeńska, spokojnie, wszystko w porządku. Powiedz mi, co się w twojej głowie działo? Myślałeś, że to jest co? Spojrzenie za milion złotych. Dziękujemy za udział w eksperymencie na żywo programie. To trzeba, kurde, przez 10 minut. Tak, witaj z powrotem. Fajny eksperyment, ale ciężko było. Wydaje mi się, że mimo wszystko nie mieliśmy skonfigurowanych narzędzi w tak precyzyjny sposób, w jakim mieli to profesjonalni ASMR-owcy. To prawda. Więc to jednak nie jest taka... To nie tak, że każdy może to robić po prostu tak z marszu. Ja rozumiem, tak. No to co powiedziałeś chwilę też wcześniej, że to wymaga odpowiedniego przygotowania sprzętowego i nastawienia. Ja rzeczywiście w pewien sposób ułomny tutaj nie byłem w stanie tego dobrze przeprowadzić. Ale przepięknie to zrobiłeś. To oczywiście... był piękny eksperyment i bardzo mi się podobał. Podobało mi się też, że zostawiłeś szynkę parmeńską na sam koniec. Celowo, redaktorze, dziękuję za zauważenie. Było to w pewien sposób stopniowanie napięcia, ale także naturalne redaktorskie przejście do ostatniego zagadnienia, które mam w związku z ASMR do ciebie. Dlatego, że okazuje się nagle, że te wszystkie nisze ASMR-owe, które do tej pory przerabiliśmy razem z naszymi słuchaczami i widzami, nie mogą pominąć jeszcze jednego fascynującego zjawiska, które ASMR-owi robi jakiś rodzaj rozgłosu, nie wiadomo czy dobrego, czy słabego. Nazywa się to mukbang, używając polskiej wymowy, być może też po części angielskiej mukbang. To była ta wersja angielska. Czy
kiedykolwiek redaktor usłyszał coś takiego? Nie. Przyznaję szczerze, że nie. Bez bicia pierwszy raz w życiu słyszę ten wyraz, albo dwa, ciężko mi też powiedzieć. Dobrze, zobaczmy może, co to jest, co Wikipedia stanowi. Wikipedia mówi, że to jest takie zjawisko, w którym chodzi o zjadywanie przez gospodarza dużych ilości jedzenia rozumiem. W trakcie patrzenia w kamerę na wizję. W takim razie spotkałem się tak jakby z treścią, która reprezentuje ten gatunek, aczkolwiek nie wiedziałem, że taką nazwę ten podgatunek posiada. Oczywiście, tak. I chodzi o to, żeby... mamy dużo różnych podgatunków jeszcze. Na przykład jednym z nich jest gatunek, który nazywa się cookbang. To mi się wybitnie, erotycznie kojarzy, natomiast chodzi o to, że pani je, na przykład tak jak pani tutaj zaprezentujemy, oczywiście, proszę bardzo. Materiał dla pana Radka prosimy, oczywiście. In the Ramadan video, y'all know, everybody knows I overcooked the noodles, a good steak, but the noodles were terrible. Not this time. Wyłącz. Pani wyłącz. Wyłącz. Pani je makaron i mówi przy tym dość dużo na temat tego makaronu. Wcześniej mamy też dźwięki z robienia tego ugniatania. Wszystko możemy usłyszeć. To jest właśnie cookbang, taki podgatunek. Mamy tutaj gotowanie, mlaskanie, dużo mlaskania. To jest chyba rzecz, która mnie dość przeraża. Natomiast rozumiem, że redaktor kazał wyłączyć. Za dużo było. Nie, ja nie lubię... Chick-fil-A there now or something. Nie lubię dźwięków jedzenia. Boję się, że w takim razie ten gatunek może ci się do końca nie spodobać. Natomiast... Nie lubię dźwięku jedzenia. Mam w ogóle, czytałem kiedyś, bo wydawało mi się, że cierpię wręcz na mizofonię w kontekście właśnie dźwięków konsumpcji, ale nie jestem pewien, czy to jest mizofonia, ponieważ u mnie ona uaktywnia się tylko u konkretnych osób, a zastanawiałem się, czy... Że nie możesz patrzeć jak ktoś i słuchać jak wybrane osoby z twojego otoczenia jedzą. Tak, mam trzy osoby w moim życiu. Czyli czy ja należę do tego grona? Nie. Mam trzy osoby w moim życiu, których jeżeli słyszę dźwięki jedzenia i zwrócę na to uwagę, to potem jakby nie mogę się od tego oderwać i mnie to bardzo denerwuje, w sensie wręcz obrzydza. I zastanawiałem się, czy to jest w takim razie możliwe, żeby cierpieć na mizofonię i... Wybiórczą. Wybiórczą. No i czytałem jakoś tam o tym. I po prostu nienawidzisz tych osób. Nie, no to są osoby, które właśnie są mi bardzo bliskie. Ale ciężko jest słuchać. Ciężko, to jest naprawdę ciężko. To prawda, no bo w tym zjawisku chodzi przede wszystkim o to, żeby może zrobić jedzenie i je potem zjeść przed kamerą z dużymi dźwiękami, ale też nie tylko o to chodzi, bo na przykład jednym z elementów tego jest jedzenie dużych ilości. Na przykład ten pan, proszę bardzo, ma zamiar skonsumować 3 kawałki. Trzy kawałki sushi naraz. Dobra, wyłącz. Oj. Wyłącz, kurwa, co to jest? Ja p***le. I ten pan będzie jak anakonda trawił ten kawałek przez dłuższy czas, ale oczywiście w ciągu tych 14 minut tego wideo zje bardzo dużą część tych rzeczy. Nie. Będzie mu to... Kurwa, no przestań, co to jest? Redaktorze, to jest program, podcast, Podsiadło Kotarski podcast, tu są emocje. Nie, przepraszam, ale to jest silniejsze ode mnie, ja jestem oburzony. To... No! Nie znalazłem, to jest twój kryptonit. To mnie po prostu denerwuje, to jest... Po co ktoś to robi? Dopiero się rozkręcamy, redaktorze. Ale gdyby... Nie, mukbang? Mukbang. I fucking hate it. No to zostawię... tylko na deser, bo to inaczej nie można by tego określić. Zostawię na deser ulubienicę światowego ASMR-u w odmianie mukbang. Panią, której niewinny pseudonim już moim zdaniem jest bardzo niepokojący. Pseudonim tej pani to Soyang. Może to się nazywa, może ze Azjatką? Możliwe, nie wiem. Jeśli tak, to bardzo przepraszam. Nie był to akt rasizmu. Soyang. A to już było. To już było. Dziękujemy. To już. Nagle to, co ja powiedziałem, zbledło. Uwielbiam to. Natomiast co ta pani robi? Ta pani robi takie rzeczy, że na wizji...
O, właśnie możecie państwo już usłyszeć. Na wizji rozprawia się z, w tym przypadku, ogromnymi kałamarnicami, które, co mnie bardzo dziwi, na YouTubie możemy zobaczyć... Ona zabije teraz... Akt zabicia kałamarnicy. Widzimy to razem z 26 milionami osób odtworzeń, które zobaczyły to wcześniej. Mamy w tym momencie obraz odcinania głów kałamarnicy po to, żeby te ruszające się jeszcze głowy postawić obok i polać sosem sojowym? I ta pani... Bo jakie są komentarze? Zostaw to. Komentarze są wyłączone, nie możemy oglądać, bo pani uznała, że nie chce, żeby ten film był komentowany. Natomiast to, co jest rzeczywiście straszne w tym przypadku, to po pierwsze fakt, że mamy do czynienia z maltretowaniem, powiedzmy wprost, żywych zwierząt, które są oblewane różnymi sosami, po to, żeby ta pani przez cały czas bała się tego, stworzyła sobie parę różnych sosów, następnie podjęła, no, dość odważną decyzję, żeby złapać jedną z tych odciętych, nadal ruszających się głów, pamiętajmy. Kałamarnicy. I to zjeść, co się właśnie dokonuje. Przy akompaniamencie coraz wolniej bijącego serca redaktora Podsiadło, który w tym momencie przewartościowuje całe swoje życie. Ale będzie się tak działo tylko do momentu, kiedy pani Sojang zadecyduje o tym, że weźmie najbardziej chyba inteligentne morskie zwierzę w postaci ośmiornicy, która to ośmiornica cały czas się rusza. Czytaj, najprawdopodobniej żyje, biorąc pod uwagę, że się rusza. A następnie przez kolejne minuty w serwisie społecznościowym YouTube będzie torturowała tą ośmiornicę poprzez polewanie jej znowu różnymi sosami, poprzez solenie żywych zwierząt, tylko po to, żeby... O, proszę bardzo, w tym momencie mamy nacieranie solą żywej ośmiornicy. To jest kurwa chore, ja pierdolę, co to jest? To jest tylko czemu to po jest, to, że... to czemu to nie jest zablokowane? Fantastyczne What pytanie. The fuck?! Co się teraz stało, redaktorze, może opowiesz? Odcięła mackę ośmiornicy, kurwa. I zjada ją na surowo przy użyciu jednego z sosów. Film wcześniej został odtworzony 38 milionów razy. Znaczy, kumam, jakby... W sensie jestem na maśca hipokrytą, no bo jakby... też jestem... w sensie jem owoce morza, jem mięso, więc jakby mam świadomość, że ktoś zabija te zwierzęta wcześniej, jakby ale spoko. Ale ich nie maltretuje. Tylko chodzi mi o to, że nikt się... Na... Znaczy, dobra. No nie naciera się ich często solą. Nie, no momencie, choć, jakby na pewno warunki, w których hodowane przemysłowo jest mięso, które ja spożywam, wiadomo, są tragiczne i... Ale mimo wszystko... Znaczy, dobra, no jakby nie ma mimo wszystko. Po prostu to, co ja robię, jest złe, to, co ona robi, jest złe, tylko że to ona jest większa ode mnie, ta ośmiornica, i ona ją przyprawia za życia, a potem jakby morduje na naszych oczach. Jakby jest coś w tym nie tak. Jestem szczerze po prostu jakoś strasznie niedobrze z tym. Jakby nie rozumiem, po co ten, to, po co się to wydarzyło. Nagle się okazuje, że to jest wielka, ogromna gałąź przemysłu. Mukbangi, jakkolwiek się to wymawia, są tak niezwykle popularne, że czasami zwykłe ASMR-owe filmy, w których masz... są niczym, jeśli chodzi o liczbę wyświetleń. To jest niezwykłe. I teraz jak sobie myślę o tych rzeczach, które tutaj mają miejsce w ogóle przy ASMR-ze, to mam z tego taki wniosek, że właśnie wydaje mi się, że na mnie działają dobrze dźwięki. W sensie mam taki zestaw dźwięków, który się sprawdza u mnie fantastycznie. Pozwoliłem sobie tutaj nawet załączyć dwa przykłady. O, pierwszy z nich wydaje mi się jednoznaczny. Ej, dostałem to dzisiaj od Moni SMS-em. O, proszę. Ten filmik i był... Oglądałem go. To jest cudowny film. Trwa godzinę i przez godzinę Robert Makłowicz... Koperek, no. To będzie zdrowy piesek. Proszę. No
cudowne. Pan Robert jest jednym z piękniejszych człowieków. Jest wspaniałym człowiekiem, który przez godzinę będzie śmiał się teraz, bo tak to ktoś skompilował, z tego, jak pies je koperek. No, fantastyczne. Na przykład, o, ale z drugiej strony niesłowne rzeczy, które mnie uspokajają i uwielbiam, to jest tak, jak Bob Ross malował. I ten moment... And I'm just gonna blend right across here. A dla mnie to trochę za ostry dźwięk. Za ostry jednak. To skrzyżowanie pędzla i Boba Rossa w jednym momencie. Nie no, Bob Ross. Czymś niesamowitym. Niesamowita aura w ogóle wokół człowieka. Tak od razu czuć, że to dobre. No więc, dobre więc dusze. To są takie dźwięki, które są dla mnie super. Mógłbym tego słuchać. Natomiast mukbangi? Nie ma takiej rzeczywistości, w której byłbym w stanie się do tego przyzwyczaić. I wiadomo, może jest jakaś rzeczywistość, w której byłbyś w stanie się do tego przyzwyczaić. Jaka? Szpital psychiatryczny? Nie no, w sensie jakiś inny wymiar, w którym jesteś i cieszysz się z mukbangów, albo nawet robisz mukbangi. Boję się, że nie ma jednak takiego wymiaru. Ale Jezu, teraz jak doszliśmy do takiego miejsca... Ale jak się zamknąłeś, zobacz. Tak. Aż taki redaktor nie, podsiadło, to... cały się skrzyżował, schował w sobie żołądek się jego biedny. Mnie to po prostu... Nie zrobiłeś się głodny? Straumatyzowało, nie. Far from it. Mm. Actually, far from it. Rozumiem. Ale tak teraz myślę o tej pierwszej pani, którą mi pokazałeś, czyli pani szepczącej w internecie. Mm-hmm. To nagle się okazuje. Jaki to jest, jaki to jest świeżak w temacie. No tak. Segmenty stałe. Proszę bardzo. Cóż dzisiaj w księgielni? A, księgielnia! Cóż w tej księgielni dzisiaj usłyszymy? Zobaczmy. Podjąłem próbę zawierzenia jednemu ze starszych więźniów. Zbliżywszy się do niego ukradkiem, pokazałem mu zwój papierów w wewnętrznej kieszeni płaszcza i powiedziałem: proszę spojrzeć, to rękopis książki naukowej. Wiem, co pan zaraz powie. Powinienem się cieszyć z tego, iż uszedłem z życiem i że nie mogę oczekiwać od losu niczego więcej. Ale to silniejsze ode mnie. Za wszelką cenę muszę zachować ten rękopis. To owoc pracy całego mojego życia. Czy pan to rozumie? Wydawało mi się, że mój rozmówca rzeczywiście zaczyna coś rozumieć. Zwolna jego twarz rozciągnęła się w uśmiechu, najpierw pełnym pożałowania, potem coraz bardziej rozbawionym, wręcz kpiącym, obraźliwym, a potem z jego ust padło tylko jedno słowo. Gówno. W tej samej chwili zrozumiałem okrutną prawdę i zrobiłem coś, co uznałem później za punkt kulminacyjny pierwszego etapu moich psychicznych reakcji. Przekreśliłem całe moje dotychczasowe życie. Redaktorze, zwyczajem księgielni, który jest lubiany, znany i szanowany przez naszych radiosłuchaczy, tak, i widzów może przede wszystkim, którzy widzą nas w trakcie tego nagrania, jest to, że my gestykulujemy dużo. No to jest ta wartość dodana. Tak, tak, tak. W trakcie przywoływania tutaj przez redaktora wcześniej nagranego materiału. Natomiast szczęść Boże, zostałem powstrzymany dzisiaj. Pomyślałem, że to akurat moment, w którym rzeczywiście chyba nie. Czasami, i to też polecam wszystkim naszym słuchaczom i odbiorcom, taką radę życiową, czasami lepiej odpuścić. Naprawdę. Tak, puść. Puść, młody. Chodź tu, bo cię ogryzie! Obóz koncentracyjny. No właśnie, to był fragment książki Wiktora Frankla pod tytułem Człowiek w poszukiwaniu sensu, jednej z najważniejszych książek w moim całym życiu, która zawiera w sobie brutalne i prawdziwe opisy z niemieckich obozów koncentracyjnych. W każdym razie Wiktor Frankl był więźniem wielu obozów koncentracyjnych. Jakoś tak fatalnie zabrzmiało dzisiaj zestawienie tej książki z materiałami, które dzisiaj były tutaj poruszane, ale takie są tutaj losy księgielni. Nie zawsze to się w tym samym klimacie odnajdzie. W każdym razie książka o tyle fascynująca, która z jednej strony relacjonuje, co się działo, ale może przede wszystkim stara się wejść do głowy różnych więźniów i dowiedzieć się, jak to się zdarzyło, że niektórzy podjęli wolę walki i nie poddali się na przykład w taki sposób, że nie rzucili się na druty kolczaste i nie zakończyli w ten sposób swojego życia. I Wiktor Frankl używa całej rzeczywistości tak strasznej do tego, żeby zbadać, co decyduje o tym, że nam się chce w ogóle żyć. I używa dzięki temu dość skrajnych przykładów.
i powiedziałbym końcowym wnioskiem, nie chcę komuś popsuć tej lektury, ale już sam tytuł wiele wskazuje, jest poszukiwanie sensu, które dla każdego człowieka innego oznacza coś zupełnie odrębnego. W przypadku Wiktora Frankla chodziło o to, że on trafił do obozu, ale chciał bardzo przeżyć tę rzeczywistość, bo odebrano mu manuskrypt, o czym było można usłyszeć w tym fragmencie. I on wiedział, że to jest praca jego życia i on musi przeżyć cały Auschwitz i inne obozy, bo inaczej świat się nie dowie o tym, co on napisał. I on na podstawie tych doświadczeń napisał książkę właśnie Człowiek w poszukiwaniu sensu, która moim zdaniem jest absolutnie lekturą obowiązkową, powinna być w kanonie lektur szkolnych, chociaż może nie, bo wtedy nikt by jej nie czytał z chęcią. Wydaje mi się, że jako narzędzie do obrony przed nihilizmem, przed takim czymś, że ja nie wiem, po co ja żyję, to, że ja tutaj jestem na tym świecie, nie ma żadnego sensu. Najlepsze antidotum to właśnie w postaci tej książki. Dałem ci ją zresztą osobiście, pamiętasz? Nie. Okej. Okay. To już teraz na pytanie, czy ją przeczytałeś, wiem, jaka jest odpowiedź. Właśnie chciałem sobie ją kupić po tej recenzji, bo teraz mnie przekonałeś. Dostałeś ją ode mnie. Muszę ciekawe, znaleźć. Ciekawe. W każdym razie nie będę się długo nad nią rozwodził. To jest książka, którą trzeba przeczytać i przeżyć samemu. Czas na następny cykl stały, który znacie, lubicie. Wiele listów w tej sprawie przychodzi. Wiele, dużo, dużo korespondencji. To prawda. Nie udało mi się jeszcze zapoznać, no, można powiedzieć, z żadnym listem. Natomiast, no, też mam takie plany, żeby gdzieś tam powoli zacząć czytać. Great success! Głęboko płytka. Dzisiaj w segmencie głęboka płytka. To nas głęboka czy głęboko? Ale po śląsku jest głęboko, po polsku jest głęboka. Ja. Okej. Okay. Głęboka płytka. To? To jest. Więcej pytań, odpowiedzi mniej. W rytmie kół upływa las. Jadę szybciej, ale ciągle nie na czas. Choć to siadasz się na parę chwil, żeby zostać cały dzień. Choć się kurczy przedział, oddalamy się. A znowu miałem tak, że przyjemnie mi było i szkoda, że się skończyło. To co skończył śpiewać? Co to? Tak, tak było zapłacone za taki fragment krótki? Nie było zapłacone. Jakieś pieniądze od nas bierze za przygotowywanie? Nie było zapłacone właśnie i to jest i być może odpowiedź na te wszystkie pytania. Co to jest, chłopie, za muzyka? Jest to wspaniały polski zespół, nazywający się Pustki. To akurat utwór po omacku. No, ja ci zaraz ten telefon wyłączę na amen. Nie, bo ja teraz włączyłem, bo chciałem się upewnić, informacje chciałem zobaczyć na temat zespołu, ale w sumie przecież wszystkie mam w serduszku. Mm-hmm. Przepiękna płyta Safari, na której ten utwór się znajduje. Byłem na koncercie tego zespołu w czasach, kiedy można było grać koncerty. Byłem na koncercie tego zespołu, który... No, był ostatnim koncertem przed tak zwanym zawieszeniem. Nie wiem, czy ten zespół ma w planach szybki powrót na scenę. Każdy gdzieś tam z członków tego zespołu, czyli Basia Wrońska czy Radek Łukasiewicz, rozeszli się trochę do innych projektów. No, ale jest to zespół, który ma bardzo długi staż już na naszej scenie, bo to chyba ponad 20 lat. Wow. Tak. Mam nadzieję, że u wszystkich członków zespołu Pustki jest przyjemna atmosfera mimo trudnych czasów. Mam nadzieję, że są zdrowi i życzę im, żeby wrócili jeszcze, żeby jeszcze... I pocieszyli nas. Tak, żeby jeszcze coś o tych Pustkach powiedzieli. Ciekawe. Są takie żarty w branży, że... Jakie? Są jestem żarty? Na koncercie. Pustki. To śmieszny żart. Czy nie było niesamowite to pierwsze zdanie? A jakie było to zdanie? To zdanie było... Pomyśl teraz o tym w kontekście całego naszego dzisiejszego spotkania. Więcej pytań, odpowiedzi mniej. Fantastyczna puenta tego programu. Wow. No okazało się, że chyba faktycznie nie jesteśmy... Nie jesteśmy. Targetem. Ale odbiorcami. Gdybyś kiedykolwiek poprosił mnie
o to, żebym przy twoich zamkniętych oczach odegrał ci spektakl pod tytułem Szynka parmeńska obijana o przedramię. Zawsze będę do twojej dyspozycji. Tak? Mm. Mój mały słoiczku. Tak, to było... To jest niezręczne. A wiesz, co to jest jeszcze? To jest bounce back. Dziękujemy, kochani. Dziękujemy. Było fantastycznie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Zapomnieliśmy jeszcze o jednej ważnej sprawie. Subskrybuj nasz nowy kanał, bo dzięki temu będziemy mieli ze sobą lepszy kontakt. Odpowiednie linki znajdziesz pod spodem. Prawda, Dawid? Tak.